Moi drodzy, w naszym życiu są różne wydarzenia i chwile, które na długo pozostają w naszej pamięci. Niewątpliwie do takich wydarzeń należy dzień dzisiejszy, 20 marca 2021 roku. Po raz pierwszy w tym kościele, w tej parafii, ma miejsce tak niezwykłe wydarzenie, jakim jest oratorium Drogi Krzyżowej Ślad Losu. Historyczność wydarzenia wynika z tego, że po pierwsze w tym kościele tak wielki zespół muzyków jeszcze nie występował, a po drugie to wydarzenie, którego za chwilę będziemy świadkami, jest premierą, ma miejsce po raz pierwszy w takim wydaniu, w takiej formule. Serdecznie witam chór Cantando Canzoni Zakliczyna, chór Cantores Sancti Jacobi z Powroźnika, Schole Angelus.pl z Czchowa. Witam kapelę Opatkowice, chór i orkiestrę Zanurzeni w Miłosierdziu, związani z Zakliczynem. Reżyserem i dyrygentem wydarzenia jest pan Dawid Nawalaniec, którego również serdecznie witamy. I już teraz dziękuję za ogrom pracy, jaką pan Dawid podjął, żeby to wydarzenie zrealizować. Szanowni Państwo, chciałbym tylko tak dodać w woli wyjaśnienia, że nie jest to koncert, dlatego też nie będzie pewnych elementów, które są specyficzne właśnie dla tej formy. My przygotowujemy to od samego początku jako nabożeństwo, dlatego też chcielibyśmy właśnie w taki sposób wzbudzić w Was emocje, żebyście może głębiej, może pełniej przeżyli właśnie to, co tutaj będziemy prezentować. Chciałbym też podziękować księdzu proboszczowi za gościnę, za otwartość i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że możemy właśnie tutaj wystąpić, umożliwić Wam przeżycie właśnie tego wydarzenia, ślad losu. Dziękuję. Trudności. Śpiewana Droga Krzyżowa Ślad Losu to prawdziwe wyzwanie dla wokalistów, instrumentalistów, amatorów. Przede wszystkim dlatego, że składa się z 15 utworów odpowiadających 15 stacjom pasyjnym. 6 z nich to kompozycje dość skomplikowane pod względem melodycznym. Całe misterium trwa mniej więcej 60 minut. Oznacza to godzinę intensywnego skupienia uwagi, by blisko 80 młodych głosów i kilkanaście instrumentów stworzyło prawdziwą historię sprzyjającą modlitwie. Melodie tchnące łagodnością i zaskakujące różnorodnością
z tekstem stanowią piękną całość. A słowa nie są łatwe dla współczesnego odbiorcy, przyzwyczajonego do krótkich komunikatów. Jeżeli nie masz dla mnie innej drogi, przymuś mnie, obarcz mnie. Złam mnie wrogością drogi, krzyżem trwogi, ścieżkę mą ukrzyżuj z twą. I nawróć mnie, i nagródź trud skarbem wiary. Przeleję ją w me dłonie, już nie minę tych, co nie mogą wstać. To pierwsza zwrotka pieśni odpowiadającej stacji piątej. Inne stacje utrzymane w podobnej stylistyce. Czy to ma szansę trafić do młodych? Według mnie ta droga krzyżowa może trafić do każdego, niezależnie od wieku, twierdzi jedna z wykonawczyń. Inna zaś dodaje, dzięki oryginalności formy tego nabożeństwa na pewno w sercu ślad pozostaje. Choć może niektóre słowa uda się właściwie zrozumieć dopiero po latach. Zaczęło się w Tuchowie. Śpiewana droga krzyżowa Ślad Losu powstała na początku lat 80. XX wieku wśród seminarzystów Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tarnowie, w Tuchowie, przepraszam. Wśród wielu śladów, po których dzisiejszy człowiek bezmyślnie kroczy lub które dumnie zaznacza, jest i ten niezatarty i wiecznie niepokojący ludzkie serca ślad losu Jezusa. Jakkolwiek byśmy na niego spoglądali, okaże się on w końcu naszym osobistym imieniem, tożsamością, powołaniem, misją, pełnią. Tak tłumaczy tytuł ojciec Andrzej Wodka, redemptorysta, autor słów. Muzyka jest dziełem trzech innych redemptorystów. Ojca Wojciecha Skroboszewskiego, ojca Piotra Andrukiewicza i ojca Krzysztofa Dudka. Stacja pierwsza, skazany. Im bardziej się kocha, tym więcej się rozumie. Tym lepiej widzi się wszystko oczami Boga. On jest Bogiem narodzonym.
Stacja druga, dłoń Boga. W każdej chwili naszego życia mamy przed sobą dwie drogi. Drogę naszego egoizmu i drogę miłości. Jestem, do kuchu ją wyszło.
Stacja trzecia, ślad losu. Bóg jest z tym, kto cierpi, lecz bardziej jeszcze z tym, kto przezwycięża ból miłością. Stacja czwarta, gdzie jesteś? Kochać znaczy cierpieć, nie kochać znaczy umierać. Gdzie jesteś, matko, gdzie?
synku, dojść. Nie mogę objąć cię. Kordon się zamknął zły. Z twoim me serce drży. O synku, dziecię me, zaufaj w ojca moc. Ja jestem z tobą wciąż. Gdy spełnię coś, rzekł Stacja piąta. Przymuszony. Dla chrześcijanina ma znaczenie nie to, ile robi, ale jak to robi. Stacja szósta. Weronika. Uśmiech Boga dosięga tego, kto odkrywa w człowieku swojego brata.
Widziałem Weronika z pustą nadchodziła. Wołałem, nie zatrzymuj krwawego pochodu. Słyszałem głos jej płaczem litości za. Przerażone dłonie miała jakby złotu. On czoło w chustę złożył i twarz się odbiła. Pieczęcią niezmazaną męczeństwa i grozy. A kiedy chustę nagle ku tłumom zwrócił, drugi raz w tej chuście krwawym kształtem pożył. Dziś ciągle z męką szukam obrazu tej twarzy, a przecież dusza moja Weroniki chusta i czoło na niej krwawe i zsiniałe. I wieki nie zmywają z niej tego obrazu. Stacja siódma, ziarno w ziemi. Kiedy nie kochasz ponad miarę, nie kochasz wystarczająco.
Stacja ósma, ciężkie łzy. Tam, gdzie łza, tam zakwita życie. Stacja dziewiąta, do końca. Każdy jest tym, kim jest, a nie tym, kim był. Thank you.
wszystkiej duszy swojej, z wszystkich sił. Kochać uczyłem Cię, kochać uczyłem Cię. Nie lękaj się ukochać tak swego Boga. Więc gdzie człowieku, bracie, wciąż kochajcie, starając się drogą iść. Więc gdzie człowieku, bracie, wciąż kochajcie, starając się drogą iść. Stacja 10. Tunika. Wielka część ułomności naszego brata znajduje się w siatkówce naszego oka. Czystości, co mnie płaci.
świat kości sobie gra. Stacja 11. Otwarte rany. Jeśli krzyż jest zajęty przez Jezusa tylko z jednej strony, to dlatego, że po drugiej stronie jest miejsce dla nas. Stacja 12. Ojcze, tego chcesz Ty, tego chcę także ja. Głowa ciąży, nie ma.
robak nogą zdeptany. Resztką sił chcę ci wyznać. Wykonało się pragnę. Szepcąc kruche Stacja 13, Magnifikat. Wszystko zostało stworzone jako dar miłości dla mnie, a ja zostałem stworzony jako dar dla drugich.
Stacja 14. Kamień. Mędrcem jest ten, kto sam umiera, aby pozwolić Bogu żyć w sobie. Stacja 15. Niedaleko. Co dla człowieka jest końcem, dla Boga jest początkiem. Niech zbliżą się do mnie król i niewolnik. Jestem tak samo dobry dla wszystkich proszących.
ja wezmę drzewo krzyża, aby się uniżyć i podźwignąć w górę grzesznego Adama. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym za to wydarzenie. Niech będzie Bóg uwielbiony za talent tej licznej grupy osób, którzy pozwolili nam z takim wielkim wzruszeniem i głębokim przeżyciem przypomnieć sobie mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech chwała Boża rozbrzmiewa we wszystkich miejscach, do których dotrze to wydarzenie, to rozważanie i ta treść, która płynie z dzisiejszego wieczoru do naszych serc i niech ona nas prowadzi przez dalsze nasze życie. Serdecznie dziękuję wszystkim wykonawcom tego misterium oratorium Drogi Krzyżowej, chórom, orkiestrze na czele z panem Dawidem Nawaleńcem. Ten projekt, którego jesteśmy świadkami, został zrealizowany dzięki dotacji województwa małopolskiego. Pragnę serdecznie także podziękować za pomoc i wsparcie burmistrzowi miasta i gminy Zakliczyn oraz panu burmistrzowi miasta i gminy uzdrowiskowej w Muszynie. Serdecznie dziękuję pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie. Tu szczególne podziękowanie pani Katarzynie Rymarczyk-Wajda, która koordynowała ze strony urzędu to dzisiejsze wydarzenie. Dziękuję pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie na czele z panią Izabelą Bajorek. Dziękuję panom akustykom na czele z panem Łukaszem Bajorkiem za bardzo profesjonalne przygotowanie i obsługę dzisiejszego wydarzenia. Wszystkim, którzy patronują temu wydarzeniu na czele z biskupem Tarnowskim, z burmistrzem Zakliczyna, burmistrzem Muszyny, także patronom medialnym, gościowi niedzielnemu IRDN Małopolska również składam serdeczne podziękowanie. I niech treści ten ślad losu pozostanie w naszych sercach, niech wprowadzi nas przez
całe dalsze nasze życie. Jeszcze raz wszystkim wykonawcom i uczestnikom i obsługującym to wydarzenie składam serdeczne podziękowanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.